pododdziały po złożeniu kwiatów pod pomnikiem katyńskim ustawiły się przed remizą w celu otwarcia 15 ogólnopolskich zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dowódcą uroczystości jest aspirant Bartłomiej Ćwiertnia. Pododdziały prowadzi naczelnik OSP Porąbka Maciej Walusiak. Poczet flagowy wystawiła OSP Straconka. Poczet sztandarowy wystawiła OSP Porąbka. W tej chwili dowódca uroczystości składa meldunek prezesowi Powiatowego Związku OSP Powiatu Bielskiego, panu Janowi Cholewa. Teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. Koleżanki druhowie, cieszę się bardzo, że 15 ogólnopolskie zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w sportach obronnych trafiły w tym roku do Porąbki. Cieszę się, że możemy gościć tylu wspaniałych młodych strażaków z całej Polski. Jest to 18 drużyn, które będą się ubiegały w tych zawodach o oczywiście najlepsze miejsca. Koleżanki druhny i koleżanki druhowie, pozwolicie, że w swoim i waszym imieniu przywitam zacnych gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość otwarcia tych zawodów. Serdecznie witam pana pierwszego wicewojewodę śląskiego, pana Mirosława Szemle. Witam pana starostę bielskiego, pana Andrzeja Płonkę. Witam drucha Jana Cholewę, prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego. Witam pana Andrzeja Rajczyka, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Białej. Serdecznie witam. Witam pana Zdzisława Stypułę, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej. Witam wszystkich prezesów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy tutaj są obecni i którzy biorą udział w tych zawodach. Serdecznie witam.
Witam pana komendanta Sławomira Walczaka z naszego komisariatu w Kobielicy. Witam również głównego sponsora naszych dzisiejszych zawodów, pana Patryka Dybała z Makaronów Czanieckich. Witam wszystkich strażaków, wszystkie druhny i druhów. Witam wszystkich gości, którzy zaszczycili swoją obecnością nasze dzisiejsze otwarcie i nasze zawody. Witam również szczególnie organizatorów, którzy dzisiaj tutaj są z nami obecni z Komendy Głównej Ochotniczej Straży Pożarnej z Warszawy. Szanowni Państwo, myślę, że tak jak ta dzisiejsza pogoda, która dopisuje i będzie najprawdopodobniej towarzyszyła przez cały okres zawodów naszym strażakom. Jest piękna. Myślę, że wszyscy będą się czuli dobrze tutaj na tej naszej wspaniałej uroczystości, na tych naszych wspaniałych zawodach. Życzę wszystkim, żeby osiągnęli jak najlepsze wyniki w tych zawodach i wywieźli jak najwięcej wrażeń z naszej miejscowości, z naszej okolicy i żeby te wspomnienia po tych zawodach na długo pozostały w ich sercach. Wszystkiego dobrego, życzę jak najlepszych wyników. Teraz proszę o zabranie głosu zaproszonych gości. Szanowny panie starosto, wielce zacny panie wójcie, panie komendancie, panie prezesie, drogie druhny, druhowie, szanowni goście. Przypadł mi w udziale dzisiaj zaszczyt powitania was w imieniu wojewody śląskiego na tej śląskiej ziemi. Przybyliście z całej Polski po to, aby doskonalić swoje umiejętności w sportach obronnych, ale przede wszystkim jesteście przedstawicielami młodzieżowych drużyn pożarniczych. Kwiatu młodzieży, która w przyszłości pragnie i będzie robić wszystko, aby ochotnicze pożarnictwo mogło służyć ludziom dalej, przez pokolenia. Wierni tradycji strażackiej przez pokolenia, wy dzisiaj jesteście następcami tych ludzi, którzy przez wiele lat oddawali swoje życie niejednokrotnie, ale przede wszystkim swój czas po to, aby służyć innym ludziom. Za to serdecznie wam dziękujemy. Witamy na tej śląskiej ziemi. Przygotowaliśmy dla was niezwykłą pogodę, ponad 30 stopni ciepła. Jutro będziecie się tutaj wszyscy pocić po to, aby w niedzielę podsumować to nasze święto strażackie i po to, abyśmy wiedzieli, że jesteście najdoskonalszymi strażakami młodzieżowych drużyn pożarniczych w całej Polsce. Życzę wam wielu sukcesów, spokojnej, bezpiecznej rywalizacji po to, abyśmy w niedzielę mogli szczęśliwie rozjechać się do innych jednostek w całej Polsce. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i radości. Panowie oficerowie, panie komendancie, panie prezesie, panie druhny, druhowie. Teraz pan wojewoda miał za mnie powiedzieć, ale widzicie, poszedł na łatwiznę. Dlatego skłonił mnie do przemówienia, aczkolwiek ja wam zawsze dobrze życzę, bo bez was będzie trudno. Powiem wam, że żyjemy w dobrych czasach. Doskonalimy nasze jednostki OSP, coraz lepszy sprzęt. Także ten sprzęt mógł być przez nas obsługiwany i można byłoby, żeby coraz bardziej odpowiadać na zjawiska, które dzisiejszemu światu służą, to potrzeba tężyzny fizycznej. Trzeba oczywiście wspomagać wszelkie umiejętności, które temu zadaniu służą. Stąd wszelkie zawody sportowe, a szczególnie te dzisiaj, temu właśnie służą. Bardzo się cieszę, że to właśnie tutaj trafiło na nasz powiat, powiat bielski, gminę Porąbka. Mam nadzieję, że pogoda jest zamówiona. Przed chwilą potwierdzone zostało, że jest zamówiona, więc do niedzieli macie spokój, potem się okaże. Chciałem wam życzyć, aby oprócz tych oczywiście wszelkich potów, które was czekają i tych umiejętności, których nabywacie po to, aby w tych kryzysowych zjawiskach i czasach znaleźć się najlepiej. Aby ta wytrwałość i ta umiejętność nabyta, te kryzysowe sprawy, które innych niestety opuszczają,
My w ramach tej edukacji, tych ćwiczeń, między innymi tych ćwiczeń, mogę pokonywać i pomagać ludziom, bo przecież tak to wygląda na co dzień. Ale też życzę Wam przy tych dzisiejszych ćwiczeniach, przy tych czekniach, które są przed Wami, aby też każdy z Was znalazł trochę czasu na to, aby w tej miejscowości, tutaj naszej, w gminie Porąbka, w miejscowości Porąbka, trochę odpocząć, przy tej pogodzie trochę zaczerpnąć sił do tego, co i tak czeka nas pewnie wcześniej czy później, oby później, na co jeszcze startu, bo późniejsze starty, żeby będziecie dyktować sobie sami. Zgodnie z regulaminem, najlepsze zespoły startują na końcu w celu podniesienia ramaturgii zawodu. Zgodnie z regulaminem, zwycięzcy z ubiegłego roku losują jako pierwsi. Zespół z Mazowsza, Grabie Stare, kapitan Przemysław Wrzask. Bardzo uprzejmie zapraszam po wyciągnięcie numeru numer 1. To był żart. Drugi w kolejności, jako że wejskiego zespołu zwycięskiego nie ma, nie przyjechał, startuje w kolejności zgłoszeń zespół z Małopolski, zespół Malec, Krzysztof Matusiak. Jeden. Trzeci w kolejności, zespół z Mazowsza, kamion poduchowny, Monika Włodarczyk. Winnicki Mateusz z Mazowsza, kamion poduchowny. Też może zamieszać. Dwa. Paulina Trzierskie z Dolnego Śląska, Tomaszów Mazowiecki, Bolesławiecki. Paulinę znam z zupełnie innych zawodów, z orientacji sportowej. Cztery. Pan Przemysław Kowalczyk z Łódzkiego, Stare Skoszewy. Trzynaście. Szymon Ambroży z Wielkopolski, z Jełówca. 5. Damian Szafrański z Łódzkiego, Słomków. 12. Paweł Dzienis z Podlasia, Krypno. 9. Przemysław Zemczak ze Śląska, Międzybrodzie Żywieckie. 14. Marcin Warcikowski z Podkarpacia, się też w Podkarpacie po raz pierwszy w historii tych zawodów jest pierwszy raz reprezentowany. 18. Jakub Michnowicz ze Śląska, z Porąbki. Słuchaj, idź se wolniej, spokojnie przemyśl ten ruch. Mieszamy. 11. Przeżyjesz. Nikt cię nie zbije. Kinga Kałuszka z Porąbki. 8.
Jacek Gluze ze Śląska, z Bielsko-Białej. Cześć. Patrycja Skurę do Polskiego, Zalesie Śląskie. Piętnaście. Andrzej Majnusz z Zalesia Śląskiego. Szesnaście. Martin Konkol z Wilkowic. Siedemnaście. I w ciemno obstawiamy jaki numer? Daria Martyniak, Porąbki, zespół drugi. Pusty los, ale to nie znaczy, że nie startujesz. Trzy. I na tym zakończyliśmy pierwszy punkt zawodu. Jutro start o godzinie 8.30, poprzedzony instruktorem o godzinie 8 na stadionie. Start na przystani Dryf nad jeziorem. Potem start, ta jutro, ta góra, która za wami jest, będzie wasza. Trasa 5400 plus 280 metrów przewyższenia, 14 punktów kontrolnych, meta na stadionie. Telefon podam swój na starcie. Do lekarza też trzeba wziąć sobie numer, podać swoje numery. Życzę jutro powodzenia. My też. W tym momencie dowódca uroczystości odprowadzi pododdziały do miejsca zakwaterowania. Thank you.